To jest Honda Accord 8 generacji. 8, czyli ostatniej, którą mogliśmy oficjalnie kupić w polskich salonach. Co myślicie, gdy patrzycie na ten model? Ja myślę komfort, bezawaryjność, prowadzenie. Uwielbiam. Co takiego ma w sobie ten model, że śmiało mogę nazwać go najlepszym samochodem używanym na rynku? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiejszy odcinek będzie mocno wyjątkowy, ponieważ co tydzień spotykamy się tutaj, aby pojeździć i pogadać o nowych samochodach. O tej Hondzie Accord można powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że jest nowa. Ma ona już 13 lat, tak, bo to jest 2010 rok, także swoje ten samochód przeżył. Pytanie, które się samo nasuwa, brzmi, jak on te lata przeżył, jakie to były lata i jak on wygląda, jak się trzyma dzisiaj. Postaram się na to wszystko dzisiaj odpowiedzieć i chociaż tytuł tego filmu jest oczywiście mocno przesadzony, bo każdy może mieć jakiś swój najlepszy samochód, to opowiem Wam też, dlaczego dla mnie to właśnie jest najlepszy samochód używany, jaki tylko mógłbym mieć. I już za chwilę przechodzimy dalej, jeszcze tylko słowo na temat partnera odcinka, którym dzisiaj jest Car Vertical. A jeśli jeszcze nie wiecie, czym on jest, to już Wam tłumaczę i pokazuję. Car Vertical to serwis, dzięki któremu bez wychodzenia z domu możesz poznać historię samochodu, którym jesteś zainteresowany. I przykładowo, jeśli chciałbyś kupić tę Hondę Accord i nie sprawdziłbyś wcześniej jej przeszłości, to nie dowiedziałbyś się, że co prawda nie była kradziona i jej status finansowy i prawny jest ok, ale nie zgadza się już stan licznika kilometrów, bo ten sobie rósł, aby nagle zacząć spadać. Co więcej, jak klikniemy w zdjęcia tego samochodu, no to sami zobaczcie. W 2018 roku ten samochód wyglądał tak. I właśnie to w raportach Car Verticala lubią najbardziej, że nie są to tylko suche fakty, ale możemy też często zobaczyć, co działo się z samochodem, który chcielibyśmy ewentualnie kupić. No ja tego nie kupiłbym na pewno. W raporcie znajdziemy oczywiście dużo więcej. Takie rzeczy jak na przykład specyfikacja samochodu, możemy sprawdzić, czy ona się zgadza. Także zachęcam Was, aby zamiast jechać na drugi koniec Polski w ciemno, pobrać sobie najpierw raport z domu, tym bardziej, że zrobicie to teraz 10% taniej, klikając w link, który macie w opisie do tego filmu. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do mojego Accorda. I zanim przejdziemy do konkretów, co się z tym samochodem działo, ile to wszystko kosztowało i tak dalej, to powiedzmy sobie, czym w ogóle jest Honda Accord, ta Honda Accord. Zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tutaj dwulitrowy silnik benzynowy. On ma oczywiście 4 cylindry. Co ważne, jest to silnik wolnossący. Jego moc to 156 koni mechanicznych. Dysponuje momentem obrotowym na poziomie 192 Nm. Accorda rozpędzi maksymalnie do 212 km na godzinę. A pierwsza setka na liczniku pojawi się, i tu uwaga, bo to zabrzmi źle, ale do tego wrócimy, po upływie 10,8 sekundy. I teraz bardzo szybko co do środka, bo ja nie chcę robić takiego długiego testu. To jest samochód, który ma 13 lat, pewnie większość z Was go zna, ale takie konkrety. Bagażnik to 467 litrów. Moim zdaniem jest większy niż to słychać, niż to zabrzmiało przed chwilą, czyli te 467. Ja z zapakowaniem się w ten bagażnik raczej nigdy problemów nie miałem, a jeździłem w bardzo różne i w bardzo dalekie miejsca, także moim zdaniem bagażnik ok. Co do miejsca z tyłu, przypomnę, że mam 182 cm wzrostu. Mieszczę się tutaj bez żadnego problemu. Nie dotykam kolanami do fotela kierowcy, tak samo nie uderzam w dach, bo miejsca jest wystarczająco, ale zaznaczę, chociaż ja z tyłu jeździłem raczej rzadko, a tak jak już kiedyś chyba mówiłem, jak jeździłem tutaj z tyłu, to po prostu tego nie pamiętam. No ale jak już jeździłem, to zapamiętałem, że bardzo ciężko się tam wsiada. To jest dosyć niski samochód, wejście na tył jest niewygodne, nie ma co tego przedłużać. Ale jak już wsiądziecie, jest ok. Z przodu to wiadomo, to jest dosyć duże auto, także miejsca jest tutaj sporo. Słowo na temat foteli, bo te fotele naprawdę nie wyglądają, ale też naprawdę dają radę. I to wcale nie w takim odniesieniu, że jak na 13-letnie auto, jak na jakieś niedrogie dzisiaj auto. Nie, po prostu te fotele, mówię nawet w odniesieniu do nowych samochodów, do wielu nowych samochodów, którymi jeżdżę, można powiedzieć, na co dzień. A ja tym samochodem, nie wiem, byłem w Chorwacji, także wiem, co mówię. Bardzo lubię fotele w Accordzie. I co ważne, bo chyba trzeba zacząć przechodzić do takich aspektów, ten samochód ma 13 lat. One są niepoprzecierane, tu nie ma żadnej dziury. Tak naprawdę tutaj nie ma żadnych śladów.
One nie skrzypią. One nie latają do przodu i do tyłu. Tak jak w niektórych markach. I mówię o autach nowych. Naprawdę pod tym względem jest mega. I dość podobnie jest z deską, czy w zasadzie z całą tą częścią. Bo finezji w tym tyle, co w ataku pozycyjnym reprezentacji Polski w piłce nożnej. Nie za dużo, podpowiem, jak ktoś nie ogląda. Ale znowu powiem, 13 lat. Chciałem powiedzieć, zobaczcie na to, ale za bardzo na to nie popatrzycie przez kamerę. Ale jakbyście mogli tu wsiąść, to myślę, że byście byli bardzo zdziwieni. Tu nie ma żadnych rys. No nie ma też piano black, może też dlatego. Ale nie ma żadnych rys. To nie jest zniszczone, jakieś powgniatane, pourywane. Nie widać po tym przebiegu. Znaczy, może źle powiedziałem, bo o tym przebiegu to ja zaraz powiem. Przebiegu lat. To będzie lepsze. Zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. To wszystko działa. To jest mega proste. Może nie będę dodawał, że super, że nie obsługujemy tutaj nic dotykowo, tylko są przyciski no, z wiadomych względów. Ja ten środek bardzo lubię. Za prostotę, elegancję, klasykę. Może z tą elegancją trochę przegiąłem. Jest ok. Klimatyzacja, radio, CD, bo tu mamy CD. To wszystko działa. I nigdy z tym nic nie robiłem. W sensie nie naprawiałem, bo się nie zepsuło. Do awaryjności oczywiście też przejdziemy. Zegary, radio, nie będę w to wchodził. To jest proste jak budowa cepa i pewnie dlatego cały czas działa bezawaryjnie tyle lat. Na ten temat koniec. I lecimy dalej. Prowadzenie i jazda tym samochodem, bo jak już 100 razy mówiłem, po to są samochody. Ten samochód, ja chyba też coś takiego kiedyś mówiłem, wiele osób odbiera jako samochód w pewien sposób sportowy. Oczywiście w cudzysłowie, ale sportowa limuzyna, o tak. Czy w kategorii limuzyn, no to będzie bardziej sportowa niż, nie wiem, Toyota Avensis. Sam to wiele razy mówiłem. I ten samochód daje radość z prowadzenia. Daje radość ze skręcania, mimo że to nie jest samochód do jazdy po zakrętach. Po prostu daje radość. Też tego nie będę bardziej rozwijał, bo przejdę do tego, co chcę powiedzieć. A mianowicie chcę powiedzieć, że po tylu latach stwierdzam, że ten samochód dużo bardziej wygląda na sportowy, niż faktycznie sportowy jest. Cały czas mówimy w cudzysłowie i w kategorii tych limuzyn. Kiedyś sam to auto odbierałem jako w pewien sposób sportowe. Dzisiaj zdecydowanie powiem, że to jest samochód nastawiony jednak na komfort. I zobaczcie, mówię to o samochodzie 13-letnim, o samochodzie, którym jeżdżę 8 lat. Ten samochód cały czas jest dla mnie komfortowy. Jasne, jemu brakuje bardzo wielu rzeczy, mówię o wyposażeniu, które na komfort wpływają. Masaże, wentylacje, foteli i tak dalej, tu tego oczywiście nie ma. Tu tak naprawdę jest wspomaganie, elektryczne szyby, klimatyzacja, CD, czyli w sumie rzeczy, które są najbardziej potrzebne do jazdy samochodem. To wszystko jest. Albo może raczej tego wszystkiego nowoczesnego z wiadomych względów nie ma. I mimo tego, ja za każdym razem jak jadę tym samochodem, to odczuwam komfort. I to jest jedna z tych rzeczy, za które to auto lubię. Powiedzmy może od razu, co tutaj ten komfort psuje. I jest to zdecydowanie wyciszenie. I to też troszkę gryzie się z tym, czym jest Honda Accord. Bo Honda Accord to samochód w założeniu na trasę. Przynajmniej tam powinien spędzać jak najwięcej czasu. No i wyciszenie w trasie to jest jednak dosyć istotna rzecz. No to tutaj muszę powiedzieć, że nieważne, czy ten samochód miał 5 lat, czy ma teraz 13, to zawsze to wyciszenie było dosyć, nie powiem, że słabe, ale średnie. I jeśli szukacie auta na trasę, to sprawdźcie to. No i w sumie, jak powiedziałem o tej gorszej rzeczy, to może tutaj chwilę zostańmy i powiedzmy, jakie są największe minusy Hondy Accord. Czyli tak, pierwsza, wyciszenie. Jako drugą ja bym podał spalanie. To jest samochód, którym ja w mieście spalam tak od 10 do 12 litrów, tylko zaznaczę teraz jedną rzecz i powiem jeszcze dziwną rzecz. Może ktoś się będzie przez to ze mnie śmiał, ale trudno. Mi ten samochód od wielu lat służy w zasadzie w taki sposób, że przejeżdżam nim z jednego salonu do drugiego, odbieram auto testowe, jeżdżę nim tydzień, potem wracam, znowu wsiadam w Hondę i jadam do kolejnego salonu, czasami do domu. Wtedy też co jakiś czas staram się gdzieś tam nim kawałek wyskoczyć, żeby się po prostu przejechał, żeby za dużo nie stał, ale to oczywiście bardzo wpływa na spalanie. To jest oczywiste, bo to są raczej krótkie dystanse albo dosyć długie, ale jednak w obrębie Warszawy. No i ta druga rzecz, chciałbym Wam powiedzieć, ile to auto pali w trasie, na autostradzie czy na ekspresówce, ale ja tego nie zrobię pierwszy raz w życiu, bo ja po prostu nie pamiętam. To dziwnie zabrzmi, ale ja tym samochodem gdzieś daleko w trasie, tak żeby przyjechać przynajmniej te 100 km, to pewnie byłem z 5 lat temu, a jeżdżę co tydzień innym samochodem, więc te cyferki mi się po prostu mieszają. Może to dziwne, ale ja zamiast wymyślać, wolę powiedzieć, nie pamiętam. Wydaje mi się, ale bierzcie to pod uwagę, wydaje mi się, że ja tym samochodem na jakichś drogach podmiejskich potrafiłem spalać mało. Takie 5,5-6, coś takiego mi się kojarzy, a autostrada jakieś 8. Ale podkreślam, ja to troszkę wymyślam.
W mieście wiem, bo jeżdżę nim cały czas, także jakieś 10, 11, czasem nawet 12 litrów, ten samochód potrafi mi w mieście spalić. Myślę, że jeśli jeździcie tak normalnie po mieście, czyli nie te krótkie dystanse, tak jak ja, ciągle włączacie, wyłączacie, to pewnie będzie palił koło dychy. Tak bym powiedział. No ale to jednak nie jest mało, szczególnie jak weźmiemy sobie na warsztat to, co powiedziałem na początku i do czego obiecałem, że wrócimy, czyli prawie 11 sekund do setki. To brzmi tragicznie. Wiem. Przy czym ja będę tego auta bronił rękami i nogami, że to troszkę taki case Mazdy 3 i w sumie nowej Mazdy 3, takiej, którą dziś możecie wyjechać z salonu. Tam też na papierze brzmi to dużo gorzej niż faktycznie to odczuwacie podczas jazdy, no bo 11 sekund to jest taka podstawowa Dacia Sandero, a to kiedyś była limuzyna, miała być prestiżowa limuzyna. Jeżdżę tym samochodem, tak jak mówię, tyle lat. Nigdy nie brakowało mi w nim mocy. Oczywiście to nigdy nie był samochód do jakichś szaleństw, ale nie sprawiało mi problemu wyprzedzanie tirów na tych drogach, o których zapomniałem już, że po nich jeździłem, ale powiem może nawet pod prąd. Ten samochód, jak macie świadomość, że jedziecie silnikiem wolnosącym, to trzeba podkreślić, ale jak macie taką świadomość i umiecie jeździć takim silnikiem, wydaje się nawet w miarę dynamiczny. Mimo, że to brzmi, te 10.8, tragicznie. Powiem, bo jeszcze chyba nie powiedziałem, to też widać, ja tutaj mam automat. Nie jest to najlepszy automat na świecie, delikatnie mówiąc, on ma 5 biegów, nie jest najszybszy, ale ogólnie do tego samochodu pasuje bardzo dobrze. To nie jest auto do szaleństw, taka też nie jest ta skrzynia. Ja jej kiedyś za bardzo nie lubiłem, potem się do niej przyzwyczaiłem, jest ok. Ale mówię, jeśli przeraziło Was to 10.8, to jest właśnie jeden z tych punktów, gdzie ja zawsze mówię, sprawdźcie to na sobie. Nie słuchajcie kogoś innego, tak samo nie słuchajcie teraz mnie. To też podkreślam, bo może wsiądziecie i powiecie, to nie jedzie, co on gada. Dlatego podkreślam, sprawdźcie to na sobie. Ale tak samo na pewno będzie taka grupa, która powie, źle brzmi, a całkiem dobrze jeździ. A, i jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj troszkę przeszkadza w takiej codziennej jeździe. I to też pewnie wpływa na to, że ja często zwracam uwagę przy jeździe wyższymi samochodami, że nie walicie w progi zwalniające na przykład, czy w krawężniki. Ten samochód ma 135 mm prześwitu. To jest niedużo. I to jest właśnie to auto, na które ja muszę najbardziej uważać, chociaż chyba nie wygląda tak z zewnątrz, ale przejeżdżanie przez jakieś większe progi, jak się jedzie w 2-3 osoby, mega trzeba uważać, bo jak przejedziecie naprawdę ciut szybciej niż mega wolno, to macie gwarancję, że przywalicie podłogą właśnie w ten większy próg. To może nie jest wada, tylko cecha samochodu, ale to mi tutaj przeszkadza. Wiadomo, to też wpływa na to, że tym samochodem się tak fajnie jeździ, bo jest niższy. Coś, co ja lubię, znaczy mnie się fajnie jeździ, bo ja to lubię. No ale te miejskie przeszkody już gorzej. Z minusów na koniec jeszcze jedna, ale bardzo istotna rzecz, bo niestety, ale trzeba o tym powiedzieć. Bo jeśli mielibyśmy szukać naprawdę ważnych rzeczy w kilkunastoletnich samochodach, to będzie to lakier. Nie trzeba to już nawet bardzo dokładnie szukać, ale pojawiło się kilka ognisk korozji. Będę się musiał oczywiście tym za chwilę zająć i to zrobię, ale samochód nie był nigdy uderzony, tutaj nie było nic malowane. No i ruda troszeczkę wychodzi, także niestety. Dobra, a teraz troszkę do kosztów. Chociaż ja ich tak bardzo dokładnie Wam nie podam, tak jak starałem się to robić przy poprzednich samochodach, którymi jeżdżę, czy które mam od paru lat. Tutaj będzie trochę inaczej, ale to z prostego względu. Ja tego samochodu oczywiście nie serwisuję w ASO. Nie trzymam wszystkich faktur i tak dalej, do niczego nie jest mi to potrzebne. Tak naprawdę obsługa tego samochodu od wielu lat, tfu, odpukać, niemalowane, to jest raz w roku olej, filtry i tak dalej. To, co trzeba zrobić, podstawowe rzeczy, raz na parę lat jakieś klocki, tarcze wymieniałem, coś tam w zawieszeniu robiłem. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale odpukać z tym samochodem nie dzieje się nic. To są eksploatacyjne rzeczy. Te koszty są tak jak wszędzie. Jak ktoś dalej żyje w przekonaniu, że japoński samochód to jest 3 razy droższy w utrzymaniu, bo części niż inne auta, niech sobie dalej tak żyje. Ja nikomu nie bronię. Ale jeśli miałbym powiedzieć coś takiego, że sensem zakupu tego samochodu miałoby być ekonomiczne utrzymanie, to on się sprawdził nawet nie w 100, nie wiem, czy można się sprawdzić w 150%, ale jak można, to tak się sprawdził. Raz w roku przegląd, kropka. Miałem kiedyś taką sytuację, że wyskakiwała choinka na zegarach, jak było zimno, takie minus 15-20, coś takiego się działo. To nie wpływało na nic, bo mimo tego, że to się świeciło, to wszystko działało normalnie. I to jest taki moment, gdzie ja powiem, że zauważyłem jedną rzecz. I może tutaj troszkę o tych japońskich samochodach. Ale wyszło mi wtedy, że nie do końca każdy mechanik potrafi sobie poradzić z akordem.
to była kwestia elektroniki, więc wiadomo, że to jest troszkę bardziej skomplikowany temat, ale trafiałem na osoby, które po prostu rozkładały ręce. Ale też, co ciekawe, kto mi to w końcu naprawił? Wyszło na to, że to jest samochód samouzdrawiający się, bo to trwało tak ze dwie zimy. Zniknęło któregoś razu i do dzisiaj znowu nie wróciło. A poza tym, tak jak mówię, czysta kwestia rzeczy eksploatacyjnych. Ubezpieczenie takiego samochodu w moim przypadku to jest jakieś 1200 zł za rok. No i to jest w zasadzie tyle. Paliwo, te podstawowe rzeczy, ubezpieczenie. Ale teraz jedna rzecz, która na 100% wpływa na mój odbiór tego samochodu, na koszty utrzymania tego samochodu, na jego stan i tak dalej. I to jest rzecz, w którą nikt nie wierzy, jak coś takiego usłyszy, jak powiem takie zdanie, ile to auto ma lat i ile to auto ma przebiegu. Bo, przypomnę jeszcze raz, 2010 rok, 13 lat, a ten samochód na liczniku ma dokładnie 63 432 km. Wiem, jak to zabrzmiało, pewnie macie taką samą minę jak diagności, do których podjeżdżam, zanim wsiądą do tego samochodu. Przy czym, jak już wsiądą, jak sprawdzą ten samochód, to zawsze jest taki tekst. Panie, nie wierzyłem, ale on faktycznie chyba ma tyle przejechane. Dużo łatwiej w to uwierzyć, jak sobie pomyślicie o tym, o czym mówiłem kilka minut temu. Ten samochód często jest tak, że jedzie 10 km i stoi tydzień. 40 km i stoi tydzień. I tak dalej, i tak od wielu lat. Tak jak powiedziałem, to oczywiście nie jest moja jedyna jazda tym autem, bo jak go kupiłem, to miał przejechane chyba poniżej 20 tysięcy, więc no to ponad 40 nim zrobiłem, byłem gdzieś w Chorwacji, byłem na iluś wyjazdach w Polsce, był taki czas, że jeździłem nim codziennie, ale ogólnie zmierzam do tego, że oczywiście ten przebieg wpływa na to, w jakim stanie to auto jest. To jest normalne, mówimy o zawieszeniu, o tym, że ja cały czas odczuwam komfort w tym samochodzie. To wszystko na to wpływało, także od razu powiem, jakby ktoś pytał, to ten samochód nie jest do sprzedania. Ja się zastanawiałem kiedyś, czy jest sens trzymać takie auto, czy może lepiej jeździć, nie wiem, taksówkami. Nie lepiej, lepiej mieć Accorda. Mówię o sobie, o tym jeżdżeniu taksówkami i odbieraniu aut testowych. I teraz jeszcze jedna rzecz, na pewno dziwna, ale też na pewno nie ma wielu osób, które mają Hondę Accord, a co tydzień jeżdżą innym nowym samochodem, więc muszę to powiedzieć, bo to jest moja obserwacja. Bardzo często jest tak, że ja oddaję samochód testowy, nowy samochód testowy, wsiadam w inny nowy samochód testowy, nieważne czy on kosztuje 70 tysięcy czy 400 tysięcy, jest nowy. Oddaję ten stary i mówię, nareszcie, oddałem, wsiadam w coś fajniejszego, coś komfortowego, coś dla mnie. No to teraz pomyślcie, jak oddaję samochód testowy, powiedzmy kosztuje 200 tysięcy, oddaję, wsiadam w Hondę Accord, która ma 13 lat, to co ja powinienem czuć, wsiadając w tyloletni samochód używany, skoro mówię, że czasem przesiadam się z nowego i jest lipa? Pewnie część osób powiedziałaby, że mówię, że jest mega lipa. Tu nic nie ma i ogólnie dramat. I właśnie nie. I to jest ten punkt, miejsce, czy cokolwiek, co pokazuje mi, jak dobry jest to samochód. Zobaczcie, on się, może nie powiem, że w ogóle nie zestarzał wizualnie, bo się zestarzał, ale w porównaniu do wielu rywali ze swoich czasów postarzał się dużo mniej. Jak on stoi na parkingu wśród aut prasowych, nowych, to naprawdę nie ma się czego wstydzić. To jest tak ponadczasowy projekt, że to jest po prostu szok. I może nie do końca ten srebrny kolor, ale zobaczcie, ja już oczywiście tego nie robię, bo nie miałoby to sensu, ale jak ktoś ma Accorda, nie wiem, czarnego, ma ciemne szyby, jakieś fajne felgi, fajny wydech, zobaczcie, jak taki samochód wygląda, mając 14 lat dzisiaj, jak wygląda przy nowych samochodach. Mówię oczywiście o swoim zdaniu, ale według mnie to naprawdę jest to coś niesamowitego, bo ile jest takich aut? O ilu modelach ja mógłbym coś takiego powiedzieć? No nie wiem, jak wyglądał Avensis, to może nie jest dobry przykład, bo on już jak był nowy, to źle wyglądał. Ale nie wiem, Mondeo, Passat, jak postawicie 14-13-letniego Passata dzisiaj wśród nowych samochodów, a ten, moim zdaniem, jak ma fajny kolor i jest fajnie utrzymany, wygląda super. I to nie chodzi oczywiście tylko o wygląd, ale właśnie ten komfort. Ja naprawdę, jak tu wsiadam, jasne, powiem drugi raz czy trzeci, brakuje mi wielu rzeczy. Może tutaj zostańmy, bo to też jest taki ciekawy wątek. Czego tak naprawdę brakuje w tych starych samochodach w odniesieniu do nowych? To można by było powiedzieć, że na przykład, nie wiem, tu nie mam kamery cofania. Kompletnie mi tego nie brakuje. Kompletnie. Są czujniki i to wystarczy. Fajnie, jak jest kamera, jasne, ale da się spokojnie bez tego żyć.
Mi bardziej brakuje takich może dziwnych rzeczy, na przykład dostępu bezkluczykowego, bo muszę chodzić z kluczykiem, muszę wiedzieć, gdzie on jest, ja się od tego odzwyczaiłem, bo w swoim samochodzie, czy właśnie w tych testówkach, wrzucam, zapominam na tydzień, no to tu muszę znaleźć, wyjąć kluczyk, odpalić samochód. Ja wiem, problemy XXI wieku, ale właśnie bardziej takich rzeczy. Najbardziej brakuje mi tutaj Android Auto. Wiem, dziwna rzecz, ale ja chyba jestem do tego tak przyzwyczajony, że mogę powiedzieć, że uzależniony, więc tego mi brakuje. Lepszych świateł w nocy. No i chyba tyle. Wiadomo, fajnie mieć wentylację, elektryczne fotele i to wszystko. Super. Ale czy da się bez tego fajnie żyć, fajnie jest żyć z samochodem? Da się. Ja to mam co tydzień. Wsiadając właśnie z tych nowych... No bo zobaczcie, ja nie tylko wsiadam z Daci Sandero. Czasem wsiadam z S-klasy. Albo z Bentleya. Żeby nikt nie zrozumiał, że ja to porównuję. Chodzi mi o to, jak szeroki wachlarz tych samochodów jest, że mógłbym powiedzieć, wsiadając w Accorda, weźcie to. Nigdy tak nie powiedziałem. I właśnie dlatego. Ponadczasowy wygląd. Bezawaryjność, kompletna bezawaryjność. Fajne prowadzenie. Cały czas komfort. To są rzeczy, dla których ja stwierdzam, że dla mnie to jest najlepszy samochód używany na świecie. Może jeszcze, żebyście nie musieli szukać, to sprawdziłem przed chwilą na Automoto. 2009-2010 rok. Takie Accordy z polskiego salonu, chyba wyskoczyło 8. Jak odkliknąłem Polska, no to było ze 40, ale kosztują właśnie około 40 tysięcy złotych. No to też zobaczcie, jak ten samochód trzyma cenę. To jest kosmos. Ale to są pieniądze, które ja... Jeśli znajdziecie taki samochód z dobrego źródła, najlepiej z polskiego salonu, bezwypadkowy, zadbany, po prostu pewny, to polecam Wam na 100%. Bo już sam nie wiem, czy można polecać coś bardziej niż na 100%. Więc na 100% polecam Honda Accord jako samochód używany. Jak się nad czymś takim zastanawiacie, to zastanówcie się tylko, jak znaleźć jak najlepszy egzemplarz. Wspaniałe auto. No dobra, dajcie znać, co Wy sądzicie o Honda Accord. Może taki samochód mieliście, albo cały czas macie, albo chcielibyście mieć. To czekam na Wasze pytania w komentarzach. Będzie mi też bardzo miło, jeśli ten materiał ocenicie. Jak się podobało, to łapa do góry. Jak się nie podobało, to do dołu. To się przydaje, bo to pozycjonuje filmy na YouTubie, więc wiadomo, o co chodzi. Nie ma sensu rozwijać. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. Bo co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.